Cześć, nazywam się Robert Marchel i witam Cię na najpopularniejszym w Polsce wideoblogu na temat relacji damsko-męskich. Dzisiaj powiem Ci o czterech mitach na temat uwodzenia. Zapraszam. Uwodzenie kojarzy się bardzo negatywnie, ale jeżeli spotkasz kogoś, kto dłużej zajmuje się tym tematem, to najczęściej jest to osoba, która pracuje nad swoją atrakcyjnością. Różne techniki są tylko niewielkim dodatkiem i najczęściej służą przyciągnięciu i utrzymaniu uwagi nowo poznanej osoby. Jedynym sposobem na odnoszenie trwałych sukcesów na polu relacji damsko-męskich jest podniesienie swojej atrakcyjności na wielu poziomach. Ważne jest także zrozumienie zasad bycia wyzwaniem, ale nawet na tym polu na dłuższą metę działa tylko zmiana swojej postawy i sposobu myślenia, a nie ciągłe stosowanie sztuczek. Czy ktoś, kto chce znaleźć pracę jako kelner, jest zdesperowany, jeżeli chodzi od restauracji do restauracji, żeby zostawić swoje CV, nawet jeżeli na drzwiach nie ma informacji o tym, że szukają pracowników? A może jest raczej pomysłowy? Może desperacja zależy od tego, z jakim stanem umysłu coś jest robione, a nie co jest robione? Niemal każdy mężczyzna chciałby mieć wystarczająco dużo odwagi i umiejętności, żeby móc swobodnie rozpocząć rozmowę z dowolną kobietą na ulicy albo w jakimkolwiek innym miejscu publicznym. Jednak zdecydowana większość panów nigdy nawet tego nie spróbuje, bo nie pozwoli im na to strach, albo zniechęcą się po kilku nieudanych próbach. To właśnie ci mężczyźni później twierdzą, że się nie da, nie wypada, albo właśnie, że podryw na ulicy to desperacja. Pozwólmy im tak myśleć, oni muszą się jakoś usprawiedliwiać. Bardzo mocno utarło się, że to wyłącznie mężczyzna powinien rozpoczynać rozmowę i wychodzić z propozycją spotkania. Ale to jest tylko konwencja kulturowa. Kobieta, która ma wystarczająco dużo odwagi, żeby zagadać do mężczyzny, nawet bardzo pośrednio, nie przekazując od razu swoich intencji, stwarza sobie dużo większe szanse na poznanie atrakcyjnego partnera w porównaniu do tych pań, które nigdy tego nie zrobią. Taka tendencja jest powszechna na portalach randkowych i działa tak samo dobrze w rzeczywistości. Co więcej, panowie nie są przytłoczeni tym, że co chwilę ktoś ich podrywa, dlatego jeżeli już tak się dzieje, reakcje najczęściej są bardzo pozytywne. Spotkałem się ze stwierdzeniem, że nie da się wrócić do byłej dziewczyny albo byłego chłopaka, albo nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Oczywiście czasami nie warto wracać do ex i lepiej poznać nową osobę, ale zdecydowanie powrót do byłego partnera jest możliwy. Jeżeli wyciągnąłeś wnioski, wiesz jakie błędy popełniłeś i więcej ich nie zrobisz, to nie tylko masz szansę wrócić, ale na dodatek możesz stworzyć dużo lepszy związek niż wcześniej. Jeżeli w to wątpisz, zastanów się, czy nie znasz ani jednej pary, która kiedyś miała przerwę, ale wrócili do siebie i teraz nadal są razem. Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji o tym, jak to zrobić, zobacz mój film Jak wrócić do byłej dziewczyny lub chłopaka. I to wszystko na ten temat, ale jeżeli chcesz więcej wiedzy, to koniecznie zajrzyj na jakzdobywać.pl. Zapraszam także do subskrybowania tego kanału i do polubienia mojej strony na Facebooku, bo tam również pojawiają się bardzo wartościowe treści. Dzięki za uwagę, do następnej niedzieli. Robert Marchel.